Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Razem ze mną jest dzisiaj pan poseł Marek Balt, ale również pan poseł Ryszard Zbrzyzny, członek Komisji Skarbu. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym dość długo trwała debata oraz pytania do, można powiedzieć, północy. Posłanki i posłowie zadawali pytania, również posłanki Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Patrząc i wsłuchując się w pytania, niewątpliwie można odnieść wrażenie, że wyjątkowo jeden minister będzie popularny, pan minister Nowak, minister transportu. Większość pytań dotyczyła polskiej budowy, ale również pan minister zdrowia. Chcielibyśmy od pana premiera dzisiaj usłyszeć konkretne odpowiedzi na te pytania, które zostały zadane. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym podczas exposé pan premier powiedział o opodatkowaniu między innymi miedzi. To jedno zdanie, które mamy już w scenogramie wypowiedzi, można powiedzieć, spowodowało wyparowanie prawie 4 miliardów złotych. W związku z tą informacją, w związku z tym, co się działo wczoraj na giełdzie, w związku z tym, że spadki polskiej spółki KGHM były tak ogromne, prawie 14%, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej jeszcze dzisiaj wystąpi do przewodniczącego komisji o zwołanie skarbu, o zwołanie jak najszybciej komisji, tak aby zostało to wszystko wyjaśnione. Bardzo proszę, pan poseł Ryszard Zbrzyzny, następnie pan poseł Marek Balt. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że mamy głosować dzisiaj przeciwko wotum zaufania rządowi pana premiera Donalda Tuska, to jest to, co się zdarzyło wczoraj po wypowiedzi pana premiera zapowiadającej wprowadzenie ekstra podatku za to, że eksploatujemy złoża rudy i miedzi w trudnych, tak właściwie nieporównywalnych na skalę światową warunkach. Powiem, że twórczo tę myśl pana premiera rozwinął pan wiceminister finansów Grabowski, który powiedział dziennikarzom, że oczekuje się z tego nowego podatku, quasi-akcyzowego podatku, przychody do budżetu państwa w skali 2 do 3 miliardy złotych. To chyba zmroziło wszystkich akcjonariuszy, którzy dzisiaj są jeszcze akcjonariuszami polskiej miedzi. I automatycznie w ciągu kilkudziesięciu minut notowania polskiej miedzi na giełdzie papierów wartościowych spadły około 14%. W wymiarze nominalnym to jest spadek wartości firmy, wartości rynkowej firmy ponad 4 miliardy złotych. A więc automatycznie także Skarb Państwa, który jest zaangażowany w 32% w KGHM Polska Miedź S.A. utracił realnej wartości tej firmy około 1,5 miliarda złotych. A więc to jest skala nieodpowiedzialności w wypowiadaniu się na temat warunków funkcjonowania polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców, a szczególnie przedsiębiorców górniczych. Mam tu na myśli oczywiście KGHM Polska Miedź S.A. Pan premier rządu Donald Tusk od kilku lat traktuje polską miedź jako swoisty bankomat, z którego można wyciągać każdą kwotę i w każdej chwili, którą uzna pan premier za stosowną. Wystarczy włożyć kartonik plastikowy do tego przyrządu, do tego urządzenia, żeby odwrotnie wyciągnąć kilkaset milionów albo kilka miliardów złotych. I żeby nie były to słowa bez pokrycia, to powiem, że z KGHM-u za rządów pana Donalda Tuska wyparowało w formie dywidend kilkanaście miliardów złotych. A więc tych miliardów złotych, które mogły pracować dla przyszłości polskiej miedzi, dla rozwoju regionu, dla rozwoju tejże firmy. I budowaniu zasobów na okresy dekoniunktury. Bo w górnictwie rudnym są sytuacje, gdzie jest koniunktura, dzisiaj mamy z nią do czynienia, ale także sytuacje, kiedy nie ma koniunktury i ceny często są poniżej kosztów produkcji. Drugi przykład: KGHM stał się swoistym zasobem finansowym dla realizacji procesów prywatyzacyjnych polskiej gospodarki. KGHM dzisiaj ma zlecone wykupywanie wszystkich sanatoriów w Polsce, co w żaden sposób się ma do przedmiotu działalności tejże firmy, bowiem nie ma chętnych na wykup tych sanatoriów po godziwej cenie. W związku z tym te sanatoria w Polsce skupuje KGHM. KGHM kupił Centrozłom,
który tak właściwie w żaden sposób się nie wpisuje w strategię gospodarczą tejże firmy, bowiem Centrozłom nie handluje miedzią ani metalami kolorowymi, tylko stalą i żelazem. Kupił fabrykę materiałów wybuchowych, która przecież w żaden sposób nie jest potrzebna KGHM-owi, a jeżeli chce kupić materiały wybuchowe, to może kupić przecież na rynku, mamy odpowiednią ilość producentów. To jest tak jak u konsumenta piwa. Jak chce się napić piwa, to nie kupuję browaru, tylko idę do sklepu i wybieram ten rodzaj piwa, który mi najlepiej odpowiada. A więc ta niebezpieczna gra zapowiedziana przez pana premiera poprzez wprowadzenie, czy zapowiedź wprowadzenia quasi podatku akcyzowego na produkcję miedzi i srebra w KGHM-ie grozi zapaścią finansową tej firmy i grozi także utratą wielu miejsc pracy, tysięcy miejsc pracy, bowiem nie będzie się opłacało eksploatować te złoża, które mają małą zawartość i są mało efektywne, a więc to będzie ze szkodą dla polskiej gospodarki. I na koniec, KGHM dzisiaj z tego tytułu, że w ogóle funkcjonuje, płaci kilka podatków. CIT, PIT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości, opłatę eksploatacyjną, opłatę środowiskową i jeszcze kilka innych. Łącznie w skali roku to jest obciążenie fiskalne na kwotę ponad 1,5 miliarda złotych. A więc pytanie, czy jednorazowo pan premier chce z KGHM uzyskać może 2 miliardy złotych, żeby później tych 1,5 miliarda nie pobierać już nigdy? To jest pytanie retoryczne. I na koniec już całkowicie, jako członek Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, publicznie zapowiadam i apeluję do przewodniczącego Komisji Skarbu, pana Adama Szejnfelda, żeby możliwie jak najszybciej, zaraz po przegłosowaniu wotum zaufania dla rządu pana Donalda Tuska, zwołał Komisję Skarbu Państwa, bowiem problem jest. Sytuacja jest skomplikowana, pojawiają się reakcje negatywne pracowników tejże firmy, środowiska Zagłębia Miedziowego. Myślę, że pora wyjaśnić tę sprawę. Bardzo dziękuję. Pan poseł Marek Balt, proszę bardzo. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym słyszeliśmy w ekspoze, że premier zapowiedział opodatkowanie kopalni, w tym miedzi i srebra. Po tych informacjach kurs KGHM spadł pod koniec sesji praktycznie o blisko 15%. Na koniec sesji to było 13,8%. Łatwo wyliczyć przy 200 milionach akcji, które wyemitował KGHM. Na otwarciu akcje kosztowały 300 miliardów złotych, kurs akcji wynosił 165 zł. Na zamknięciu akcje KGHM-u kosztowały 28 miliardów 780 milionów. Różnica to jest 4 miliardy 220 milionów. Dlatego zadałem w dniu wczorajszym pytanie do premiera o to, kto przygotowywał mu ekspozę, kto wiedział o takiej informacji, która się pojawi w ekspoze, czy te informacje były z kimś konsultowane i czy zamierza, i poprosiłem o to, żeby pozostał powołany zespół, który zbada przepływ informacji. Czy te informacje tak wrażliwe dla spółki nie zostały ujawnione osobom postronnym, które z tego powodu przyniosły, czy skorzystały i zarobiły na spadkach kursu akcji KGHM-u. Szanowni Państwo, ta informacja była wczoraj warta 4 miliardy 220 milionów. Obroty KGHM-u wyniosły 0,5 miliarda złotych. To są bardzo duże obroty jak na giełdę papierów wartościowych jednostkową dla jednej spółki. Przy spadku około 14% ja wnioskuję, ja jestem też inwestorem giełdowym, czasami gram na giełdzie, wnioskuję, że tą sprawą, wyjaśnieniem tej sprawy powinna się zająć Komisja Nadzoru nad Finansami i Giełdami. Przeanalizować, czy nie doszło do manipulacji, czy nie doszło do właśnie ujawnienia tej informacji wrażliwej. Ja jeszcze w dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym przeanalizowałem historię KGHM-u przez ostatnie dni i chciałem Państwu powiedzieć, że około 15 listopada KGHM ogłosił, że chce skupić 20 milionów akcji własnych, czyli 10% ogółu w celu umorzenia, maksymalnie za 3 miliardy złotych. Ta informacja podniosła wartość akcji KGHM
KGHM-u o 4,5% w ciągu jednego dnia. KGHM poinformował i Ministerstwo Skarbu Państwa poparło, że zakładany kurs skupu akcji wyniesie 190 zł. Po wczorajszej informacji dzisiaj akcje KGHM-u kosztują nie 190 zł, tak jak zaplanowano na skup, tylko dokładnie, tak jak podałem wcześniej, 143,90 groszy, 143 zł. W expose pan premier zapowiedział większy podatek od kopalin. To jest drugi temat, który warto sprawdzić. Państwo wykorzystuje swoją monopolistyczną sytuację w konkurencji z innymi inwestorami giełdowymi. Państwo posiada w KGHM-ie 32% akcji i poprzez to, że wprowadza taki podatek, pokazuje, być może pokazuje, że nie chce się dzielić dywidendą, olbrzymią dywidendą z innymi inwestorami. Szanowni Państwo, na polskim rynku są obecne firmy, czy firmy, które kupują, sprzedają akcje, fundusze inwestycyjne, ale też i miliony Polaków, którzy mają zainwestowane pieniądze w spółki Skarbu Państwa, które wypłacają też dywidendy. Przez takie działanie państwo pokazuje, że nie chce się dzielić z innymi akcjonariuszami spółek Skarbu Państwa dywidendą. Czyli pokazuje, że jest monopolistą i nie liczy się z innymi akcjonariuszami na rynku giełdowym. To podburza, to właściwie to podważa zaufanie do rządu jako partnera, który ma taką samą pozycję na rynku, na giełdzie. Także to są dwie rzeczy, które trzeba sprawdzić. Czy państwo konsultowało te informacje, ten podatek z prezesem KGHM-u i z zarządem KGHM-u? Kto wiedział o tych informacjach i kto z tych informacji czerpie korzyści? Szanowni Państwo, za chwilkę zwrócimy się do przewodniczącego Komisji Skarbu, pana Scheinfelda, aby jak najszybciej zwołał jeszcze w dniu dzisiejszym komisję, aby wyjaśnienia w tej sprawie zostały przekazane. Ja powiem tylko jedno, w tej chwili to pan premier, używając tych słów, a może lepiej jakby nie używał, bo milczenie, tak na dobrą sprawę, mowa jest srebrem, a milczenia złotem, więc mógł pan premier w tej sprawie po prostu nic nie mówić. Jeśli są pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja tylko jedno zdanie się dołożę, że KGHM jest notowany na giełdzie papierów wartościowych od lipca 1997 roku, więc prawie 15 lat i nigdy w historii notowań na giełdzie papierów wartościowych spadek wczoraj odnotowany na poziomie około 14% nie miał miejsca, a więc jest to ewenement w historii notowań polskiej miedzi na giełdzie w Warszawie.